Hello moi drodzy, z tej strony Pomidorowy.pl i witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj skomentujemy sobie Grand Prix Spyro. Zatem bez zbędnego przedłużania lecimy z koksem. No dobra, jestem z powrotem, no i co? Jesteśmy sobie na kanale Crash Bandicoot, oficjalny kanał rzecz jasna. No i oglądamy sobie tą oto zapowiedź. Już zacieram rączki, powiem wam. Już zacieram rączki. Odpalamy. Live from Activision, this is CTR TV. Hi, I'm Chick. I'm on fire, man! And that is Stu. Now today we've got a very special guest. I hope the drivers are ready because he's sure to make sparks fly. This little head button tail whipping fire spewing purple dragon is gonna light up their day. I'm fired up and ready to go. He's challenged every driver to race him on his own personal track. Hold up, I'm being told Spyro won't be alone. Let's do this quick. I need to get back to Bianca. Here to defeat Spyro again. Now, breaking news, folks. We have an exclusive look at the latest feats of engineering to take to our treacherous tracks. Well, that sums it up for this edition of CTR TV. Now get out there and burn some rubber. Powiem wam, że miazga, dosłownie miazga. Ja pierniczę. Ja się przez cały ten film nie odzywałem, ponieważ ja wolałem sobie tak na spokojnie to zobaczyć teraz. Bo co to ogólnie drugi raz oglądam, powiem wam szczerze. Ale dobra, co mi się tutaj bardzo podoba? Przede wszystkim to, że Spyro w ogóle się tutaj pojawił. Przy tym Cheeky Stew, co oni tutaj oczywiście nadają na żywo dla Activision. Bardzo mi się podoba wykorzystanie, to jest chyba bodajże poziom Stone Hill. Bo poznaję wieżyczki tutaj, bo tak troszeczkę to przypomina ten taki Stone Hill w zasadzie, a raczej jego taką inną wersję. Tu mi się właśnie kojarzy, że to jest świat z Magic Crafters, no tu chociażby po tych czarodziejach i po tych tutaj zimowych przestworzach. Znaczy przestworzach, tutaj chodzi mi w zasadzie o góry i drogę i to zamczysko. To był bodajże Wizard Peak, z tego co pamiętam. Bo Wizard Peak miał właśnie taką scenerię. No i mamy tutaj naszego ziomeczka Huntera, który się również pojawi. I Nasty Norg. Czyli na dobrą sprawę na chwilę obecną jest chyba potwierdzone to, że się pojawi Spyro, Nasty Norg, Hunter oraz Sparks. Czyli cztery postacie. A o Sparks się za chwilę wam opowiem dlaczego. No, ale powiem szczerze, że to się fajnie prezentuje, tak szczerze. I potwierdzone jest to, że zamiast owoców Wumpa na tej trasie będzie można zbierać klejnoty, czyli to będzie działało na takiej samej zasadzie jak w Spyro, znaczy jak ogólnie w trylogii Spyro, że przykładowo czerwony dżem dawał ci jedną sztukę, zielony dawał ci dwie sztuki, niebieski 5, a żółty dawał ci 10. Więc to będzie na takiej zasadzie działać i z tego co wiem, skrzynki będą zrobione na taki spajrowy styl, czyli trochę na taki, nie wiem, coś ala skrzynki skarbami, coś takiego, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc wiecie, to będzie po prostu, że będziemy mieli takie skrzynki skarbami, zamiast takich normalnych skrzyneczek ze znakiem zapytania, to taka coś ala właśnie to. No i chociażby sama końcówka tego jest po prostu przepiękna. Warto też wspomnieć, że na początku tego poziomu, który się nazywa Spyro Circuit, to jak zwykle wyścigi zaczynamy, to mamy coś takiego, że mamy, wiecie, linię startową i przykładowo na wprost jakieś drzwi. I w tym przypadku też i tutaj mamy coś takiego, że po prostu mamy linię startu, drzwi i to są drzwi, które otwierają się z poziomu Artisans, czy jakoś tak, nie wiem, czy to dobrze ująłem słowa, ale chyba wiecie, o co mi chodzi. No, więc tak, jak widzicie, mamy tutaj nowe karty. Spyro Mobile, Gnasty Ride oraz Dragonfly. Więc mamy tak, podsumowując, trzy postacie, czyli Spyro, Gnasty oraz Hunter. Trzy pojazdy, czyli Gnasty Ride, Dragonfly oraz Spyro Mobile. I połączony jeden poziom, znaczy w sensie kilka poziomów połączone w jedno, które się nazywa Spyro Circuit.
i Sparksa, który będzie występował tak jakby jako maska Aku Aku, Uka Uka czy Velo. Wiecie, że po prostu on będzie w miejsce tych masek. Więc co możemy tutaj jeszcze więcej powiedzieć? To jest po prostu coś pięknego w tym momencie. Nie mogę się osobiście doczekać. Bardzo się hypuję na ten Grand Prix. Na 100% on będzie lepszy niż sezon drugi. Na 100%. Nie wierzę w to, że będzie inaczej. Po prostu w to nie wierzę i przez myśl mi nawet to nie przechodzi, bo wiem, że on będzie lepszy niż Grand Prix sezon drugi, gdzie były baby postacie Prehistoric Playground. Ale zobaczymy, czas pokaże. Może się niepotrzebnie też hypuje, może się okaże, że się tak za bardzo zahypuje, że okaże się być słabym Grand Prixem, ale raczej nie. Nie sądzę, że to będzie słaby Grand Prix. Dlatego ja sobie skończę teraz ten film, ale oglądajcie uważnie go do końca, ponieważ pod koniec pojawią się screeny. Tak, pojawią się screeny, które również pochodzą bodajże właśnie z tego poziomu. Przynajmniej z tego, co mi moja dziewczyna wysyłała. Możecie sami zweryfikować, ale raczej to pochodzi z tego, co mi podesłała. Więc dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, zostaw subskrypcję na kanale i dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz, co sądzisz o zapowiedzi Grand Prixa Spyro and Friends. Ja się odmeldowuję i cześć. Ponadto nie wiem, czy o tym wspominałem, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem i warto tutaj o niej wspomnieć. Mianowicie to, że pojawią się skiny dla Cruncha i Coco. Jak pamiętacie Cruncha i Coco w ich potwornej wersji, no to m.in. te skiny polecą dla tego oto Grand Prixa, dla tych oto dwóch postaci. A teraz ja się odmeldowywuję już serio i zapraszam na oglądanie sobie screenshotów.